Cześć, dzień dobry, dzień dobry, w tym piątkowe, w ten, w ten piątkowe, w to piątkowe popołudnie Dzisiaj będziemy sobie ogarniać Popoesa. Popoesa w takim cyklu bardziej growym, ale nie tylko, bo Popoesa ostatnio omawiałem parę ładnych lat temu. Zobaczycie sobie jak to ładnie się teraz, albo, albo nieładnie zachowuje, bo też są problemy, o których powiem. Oczywiście na żywym sprzęcie. Co do żywego sprzętu, upgrade poszedł. Mianowicie dzięki Adamowi, który podesłał mi bodajże 2 albo 3 tygodnie temu Ryzena 3600. Właśnie go zamieniłem wczoraj i zamiast 1600X mamy tam 3600. I do kompletu pamięci w końcu chodzą na 3200 MHz. Jest zarąbista różnica, naprawdę jest olbrzymia różnica. Przy radzenie 1600X te same pamięci maksimum 2800 sobie szły, więc mamy 400 MHz do góry, co jest naprawdę dużą ilością. Co prawda Mango, mango Huda nie będzie dlatego, że no nie działa, po prostu coś jest tam nie za bardzo. No ale myślę, że warto sobie tego Popesa zobaczyć, może się ktoś do niego zdecyduje. Gierek będzie koło 10, jak zawsze, ale nie tylko, bo tak jak powiedziałem, będzie też umówiony pulpit i jeszcze tam parę innych rzeczy sobie też przejrzymy. Gorąco zapraszam na film. Witam na Popoesie. Tak, Popoes Cosmic, ale to nie jest ten najnowszy Cosmic, to, to, to jest ten starszy Cosmic. Pod spodem mamy oczywiście Ubuntu LTS 22.04, tak dokładnie, ale z nowymi kernelami, z nowymi programami, nowe stare DMVD, które tu są. To jest 5.5.5, żeby było śmieszniej, e, więc tego Sam pulpit omawiałem już nieraz. Mogę tak na szybko wam pokazać. Tu pod startem mamy menu i sobie wybieramy w ten sposobik. Tutaj możemy sobie ogarnąć w ten sposobik jeszcze wyszukiwanie. Tutaj mamy oczywiście obszary robocze zrobione to w ten sposób. Ogólnie to, to wszystko bazuje jeszcze na GNOME 42, tak? W starym GNOMie, Ale działa to bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, Kilka bardzo fajnych y, tych jak to się nazywa tutaj, rozszerzenie z poparcia się sklep odpala po poesa. Momentalnie, ok, włączymy sobie tutaj tiling tak zwany i wszystko możemy ładnie sobie tutaj dokonfigurować jak chcemy. To już nie będę go omawiał, robiłem to nieraz na kanale. Więc jeżeli ktoś potrzebuje tilowania taj albo takiego układania, proszę bardzo, zawsze możemy sobie to wyłączyć, jest święty spokój. Działa to naprawdę bardzo fajnie, siedzę nad tym od wczoraj, zainstalowałem sobie. Co prawda na samym początku miałem mały, znaczy duży problem, bo podałem sobie tak zwane ISO. Przy pobieraniu ze strony mamy tutaj do wyboru dwie rzeczy, tak? I mamy tutaj specjalną wersję dla trzy rzeczy nawet. Zwykłą wersję, która jest przeznaczona dla Radeonów, AMD, Inteli i tak dalej. Jest druga wersja przeznaczona dla Nvidii, ze wszystkich rzeczy z Nvidią, tak? Czyli dla laptopów, dla stacjonarek i tak dalej, i tak dalej. Do komplety jest osobna wersja na Raspberry Pi. Gdyby to chciał, teoretycznie powinna działać nawet piątka. Nie wiem, nie sprawdzałem. Nie mam piątki, powiem to tak. Ja poprawiłem sobie Nvidia, ale jako, że mam dość skomplikowany setup, mam kilka tak zwanych emulatorów Edit. To są wirtualne monitory. To niestety to mi się po prostu wykłada. Monitor Out of Sync mi wychodzi, a to dlatego, że mam parę... część toru mojego wizyjnego to jest Full HD, a niestety bliżej kompa, powiem to w ten sposób, jest 4K. No i po prostu karta graficzna myśli, że jest monitor 4K, wywala 4K, po czym mój monitor prawdziwy się wykłada, bo jest Full HD. Jest po temacie. Pobrałem sobie zwykłą wersję. Wszedłem tutaj do sklepu, bo mamy jak najbardziej fajny sklep i PopShop. Przechodzimy sobie tutaj do sklepu i tutaj mamy updates, bla, bla, bla. I tu nam się pojawia Nvidia Driver 555, który u mnie już jest, albo 470. No Ja, ja starszego nie potrzebuję, więc zainstalowałem sobie w ten sposób, tak. Nie ma tutaj osobnej aplikacji do, do uruchamiania sterowników, to znaczy do instalowania sterowników. Przechodzimy do PopShopa, dajemy sobie tutaj na aktualizację, updates, bla, bla, bla. No instalujemy ster, to wszystko i to wszystko nam ładnie tutaj działa. Oczywiście postawiłem Heroika, postawiłem Steama, <laughs> postawiłem to jak najbardziej z platpaka. Nie musiałem nic grzebać, ponieważ ten sklep jest zintegrowany z platpakami, czyli piszemy sobie po prostu Heroik, to tutaj I... wyskakuje, co potrzeba. Heroic Games Launcher. Klikasz, uruchamiasz, jest, nie trzeba żadnej konsoli tutaj używać, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. To można sobie dowolnie, można powiedzieć, dokonfigurować, żeby coś potrzebowało w jakiś tam sposób. Woli układ coś bardziej windowsowy, jak najbardziej, co można sobie tutaj to zrobić. Ustawiamy to wszystko oczywiście w ustawieniach, ustawiamy w ustawieniach na no OK, desktop i tutaj możemy sobie ustawić jakiś tam panel startowy, chcemy mieć. Nie, sorry, nie to, nie, 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 nie to. Gdzie tutaj to jest, kurde? Dok, dokładnie, to jest ta funkcja. Włączenie doka, wyłączenie doka, możemy go sobie rozszerzyć tutaj, jak chcemy, albo jakoś tam inaczej poustawiać. Możliwości jest sporo, czy góra, dół, czy w jakiś tam sposób. Możemy to samo, jeżeli chodzi o obszary robocze, wirtualne obszary robocze. Te, które mamy między innymi tutaj, tak? To możemy wszystko sobie fajnie dokonfigurować. No, tak to mniej więcej wygląda. Jasne tło, ciemne tło, tapetki. Wszystko tutaj ładnie nam działa. Teraz, jeżeli chodzi o rzeczy bardziej sprzętowe. No to proszę nam tutaj pokazać. Co my to mamy? Oczywiście X11 tutaj nie ma Waylanda jeszcze. Natomiast ten nowy Kosmik, który będzie napisany, jest napisany już w RAST, w języku RAST. Będzie Waylandowski chyba tylko. Tak to wygląda. W tej chwili, czy mamy tutaj kernel? Tu nam kernela nie pokazuje. Informacja akurat konsolowa, bo tam nie było, no to wam tutaj pokazuje. Kernel 693, czyli jeden z naprawdę z najnowszych. Ja tu nic nie grzebałem, tak jest automatycznie, po prostu. Resztę widzicie jak to tutaj wygląda. proces, grafika, zużycie RAMu itd., itd. To jest 16GB RAMu, więc to też swoje tutaj ro robi. Nie przejmujcie się, bo chodzi to naprawdę bardzo, bardzo płynnie. Tam wydarzy 4GB RAMu, to jest minimalne, minimum do działania sensownego tego systemu. Foxy, powiem tak. Standardowe czym się bawiłem, Aqua, WebGL oczywiście. No tutaj za sobą normalnie. Na, do, wtedy mi się na nowo odpaliło pierwszy raz, także nie było większych problemów. Po prostu sobie temat działa. Do kompletu, zobaczmy sobie tutaj. Akurat wykupiłem sobie HBO. Dobra, odpalmy sobie cokolwiek. Nie wiem, cień komendanta, obojętnie, tak? Oglądaj teraz. Mam nadzieję, że mi tu prawo autorskie nie przywali. Jak bijeś, temat działa. Co prawda, co mi się dość nie podoba w tej ap apce, tutaj to to, że nie ma paska postępu. Nie wiem dlaczego tak jest, po prostu temat nie działa. To samo możemy powiększyć sobie FM, ale nie da się tego już zmniejszyć, tak? Wystarczy. Ogólnie, tak, jeżeli chodzi o Super position Benchmark, działa jak najbardziej, oczywiście, tutaj i wykręcił na tym wszystkim, tylko trzeba praktycznie, jest to samo, tak? Tutaj właśnie w tym benchmarku wychodzi ograniczenie karty zrzutu ekranu. Tu jest, a, a właśnie, jeden jeszcze jeden problem, jeżeli chodzi o sterowniki wida, bo też próbowałem otwarte, ale to za moment. Nie zrobiłem, kurde, zrzutu ekranu tutaj z superposition. Superposition wychodzi, nie, ile tam było? 11300 chyba. Dobra, zrobię jeszcze raz, to Wam pokażę. To jest zrobione 11749, czyli pracuje to samo co wszędzie. Limitem jest oczywiście karta grafiki, to jest jej po prostu tutaj makcik można powiedzieć. Wracając do sterów, próbowałem zainstalować jeszcze wcześniej sterowniki Nvidia Open, te z otwartym kernelem, tak? I niestety mamy tutaj efekt tego typu, popatrzcie się pięknie, nie wiem czy to można powiększyć, czy nie. Wyskakują błędy, to miały być stery 555, gdzieś to powinno być widać, albo nie widać. Coś jest nie tak z, z tymi, z modułami, znaczy z kernelem, znaczy z kernel headers, powiem to tak. Tutaj jest informacja, zależy od Nvidia, DKMS, bla, bla, bla. Nie jest skonfigurowany gdzieś tutaj kernele, i tak dalej, i tak dalej. nie? Czyli te otwarte, otwarte, mm, znaczy półotwarte, kurde, sterowniki NVIDIA. Y, tutaj nichuhu. być może to jest zmiana też mojej karty. Bo prawdopodobnie Turing w sensie 1660 Ti nie jest wspierana. Na, m, jeżeli chcecie używać otwartych sterowników jądra y, NVIDIA. To trzeba mieć serię 2000 w górę, po prostu poniżej nic nie będzie chodzić, wymaga sterowników zamkniętych, tak to wygląda. Jak to już mamy ogarnięte, to co to, A jeszcze OBS, a może bym odpalił, chociaż to jest kurde formalność, bo OBS jak najbardziej nam tutaj działa, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi tutaj o, o ten, no... Nie, nie ustawiaj, nie pokazuj, nic nie chcę zobaczyć. 30.2.2, więc jedna z nowszych wersji. Nie jest to wszystko tak stare, że sprzed dwóch lat, jak w Debianie. Tylko są nowe pakiety, nowe rzeczy dołączone, więc bez obawy. Yy, można sobie tego systemu, po prostu tego popesa używać, bez strachu, że nam nic tu nie zobaczy. Yy, proszę bardzo, MV Eng, AV1, H264 i HEVDS. Ta karta 1070 obsługuje maksimum H264. Cała reszta no niestety nie Czy działać? Tak działa, bo to jest X11. Zapisać nie, nie zapisu i wejdźmy z tego, nie będziemy się tutaj bawić, TGS. To, co znaczy bawić, to się będziemy dopiero teraz, tak? Odpalmy Steam. Jestem na Steamie i tu mamy oczywiście i Kolata, i Motorracera. Te dwie rzeczy wam pokażę. Reszty już nie będę odpalał, Max Pain'ów, bo to jeszcze nie ma najmniejszego sensu. Dwie podstawowe rzeczy. Dobra, pierwszy lecimy Colat. No I mamy... Idziemy sobie standardowo. Tak jak mówiłem, Mango Hat niestety tutaj nie działa. Mam zainstalowaną wersję z Flatpaka, i mam zainstalowaną wersję w systemie, ale jakieś błędy tam wyskakują, co da się dzieją. No niestety, no ale nie jest to benchmark całkowity, Linuxowy, więc tutaj nie musi takich rzeczy być. Ważne, żeby pokazać jak to działa, a działa to normalnie. Jak kolega się strasznie zmęczył, to żeby sobie pobiegać jeszcze trochę. Przebiegniemy, przebie jeszcze trochę, dasz radę, naprawdę, żeby tutaj... O, ładnie, ślicznie, kurde, tak? Wszystko jest ok. Responsywność jest także w porządeczku. To co, przenosimy się do motoru Motorujsera. Dobra nie podłączyłem pada już, już jest, już jest pad gramy na padzie jak najbardziej o ok, oki, ok, sobie tam koledzy pojechali trochę inna trasa przynajmniej nie że w kółku kurde jest to samo nie? no właśnie prawie to samo ale okej okay. ja widać zachowuję się bardzo nam ładnie tutaj teoretycznie praktycznie też mi znowu nie idzie oczywiście granie standard to takie standardy dobra ominięte Długo was tutaj męczyć nie będę. Chciałem zobaczyć, żebyście sobie po prostu tu ogarnęli temat, jak tu mniej więcej sobie temat pracuje. I że gra się po prostu normalnie, tak? Boost, dawaj. Okej, okay. Jesz jeszcze jeden zakręt, tak? Je jeszcze jeden zakręt, jak to się mówi? O, jeszcze jeden zakręt. Dobra, wystarczy. Next. Dobra, jestem dyskonoret. E, OK i znowu zaczęło mi trochę tutaj ciąć, a przeszedłem cały prawie, znaczy nie prolog, tylko te parę misji. Bez problemu, to jest chyba kwestia kompilacji shaderów, powiem to w ten sposób. Tak mi się wydaje, w każdym razie... Kurde, trzeba go jakoś obejść? Nie, rozwalimy gościa. Dziękuję, lecimy dalej. No już, już, teraz już chodzi poprawnie, jest OK. Teraz nagle prawie poprawnie, no trochę przycina jednak. Shadery. Ewidentnie shadery, dziwne, bo powinno być zrobione to przed grą. A co tu jeszcze? No, ciężko się w to gra, powiem to tak. Być może jak ogarniemy trochę dłuż, dłużej temat, to będzie okej. Okay. Tak jak mówię, ja cały ten pałac przeszedłem sobie i nie było problemów żadnych. Teraz niestety problem mi się znowu tutaj troszeczkę pojawia. No to... No, poszedł kolega w kosmos, Zabidzicie działa, tak? Jak widzicie sobie tutaj, chociaż trochę nam niestety wycina. Nie powinno czegoś takiego być, no okej. Okay. Dawno się nie spotkałem z cięciem na tym, na NVIDII, szczerze mówiąc. Shadery są nieskompilowane. Dobra, lecimy dalej. Tokyo i Majka. A to jest naprawdę wymagająca konkretnie gierka. No i zero problemów. Chodzi bardzo ładnie. Cięcia jak widać nie ma. Jeszcze podejdziemy sobie gdzieś tutaj, żeby się... Nie wiem, może coś pojawiło, tak? No nie, nic nam nie tnie. Chodzi to bardzo fajnie. Ja tutaj położyłem trochę wcześniej, dlatego safe jest w innym miejscu, ale, ale ten. Ale jest jak widać OK. No tu niestety ograniczeniem znowu jest karta. Karta grafiki jest już po prostu... No, to co takie, powiedzmy, chrupnięcia mogą być, to niestety karta już nie wyrabia. Nie, nie, te lata, powiem to tak. Procek tutaj się jak najbardziej sprawuje. 1600X też chyba jakoś dawał radę, bo pamiętam, że nie było tutaj jakichś dziwnych rzeczy. Jeszcze się patrzę na fizyczny monitor. Nic, wszystko jest, tak powiem, w porządku, nie? Przejdziemy jeszcze tutaj kawałeczek. Dobra, no i co my tu mamy? To, co zawsze. Dobra, to co? Next! Dobra, Ma, mam pada, mam pada i, i jedziemy na padzie, tak? Yy, Okej, okay. obracanie kamerki standard. Bieganie jak tu jest bieganie? Da się, a da się biegać, ok. To oczywiście swobodny, swobodny trening, którego nigdy nie przyszedłem, bo po co? Okej, okay. tu tak, tu nie wolno, tu nie wolno, bla bla bla. Długo grać nie będę, bo taka mówię, tylko taka pokazoweczka na szybko. To pamiętam jak to się mniej więcej przechodziło. Mniej więcej. Tak, zrozumiano, ogarnięto, jak najbardziej spoko. Dobra, no to ja robię to na Rambo przeważnie, tak? My robimy to na Rambo, nie przebiorę się, tylko przebiegnę i mnie zaraz zamkną. Dziękuję, do widzenia. Działać? Działa. Działa, działa, to lecimy dalej, bo Chy trochę tylko. Kum, deli, bo runs, tak, ustawienia, moment, ustawienia, wam pokażę. Ustawienia gry, nie ustawienia gry, tylko grafiki, tak. Ul HD, pełny ekran, bardzo wysoko FPS włączony, czyli standardowy standard, tak? I tutaj zobaczycie pewną dużą zmianę, którą ja też zauważyłem. Chodzi to prawie płynnie, więc wymiana proca i ogarnięcie RAMu dały bardzo, bardzo dużo. Ok. Ciekawy jestem czemu tak mi przycina. kurde, Wcześniej tego nie było. Autentycznie jak grałem sobie. Już wiem o co chodzi. Była aktualizacja Heroika, prawdopodobnie usunęło mi wszystkie shader -keszy. i być może to jest wina tego. W każdym razie 57 fpsów jest ok, obracamy się do tego. Tutaj było przedtem około 43 chyba, nie? Coś takiego, w tym momencie mniej więcej jest 60. No teraz jest autentycznie bajka, jest olbrzymia różnica. Być może jest to też kwestia RAMu, no bo tak jak mówię, RAM idzie 400 MHz więcej Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Idzie synchro z procesorem chyba w tej chwili, tak? Tak mi się wydaje. No popatrzcie sami, jak to teraz działa 60, 58, 57, 56 Tu do 40 spadało przedtem, tak? A w tej chwili? W tej chwili jest po prostu praktycznie bajka Więc więc ten. Tak nam się zachowuje te chwili Kingdom Come Deliverance ustawienia takie same jak zawsze, a naprawdę no no widać co, widać co tu się dzieje, tak? To było 40 parę FPS-ów przedtem. Jest ponad prawie jest 60. Jest naprawdę duża, duża różnica. No jestem tutaj w wieśku i mamy ten most gdzie ostatnio mega cieło, strasznie to cieło. A dzisiaj jest w porządku, bo tak jak powiedziałem wtedy, ja dorabiałem wtedy po prostu... No ściszę muzykę, bo mnie zagadują, kurde. Wtedy po prostu doinstalowałem język polski, musiało coś się zepsuć. W tej chwili nie ma problemu. Jest to full wypas, jeszcze wam tutaj pokażę, moment. Wejdźmy sobie tutaj, gdzie to jest, opcje. Ustawienia, kurde, wideo. gdzie to jest, grafika tutaj. Jest Uber plus ustawione w tej chwili. Poza tym, że jest tam cienie zjechane, i tutaj zagęszczenie trawy. Te dwie rzeczy mam po prostu zdjęte, powiem to w ten sposób, nie? No, i można sobie tutaj elegancko, że tak powiem, ciupać. Chociaż czasami takie lekkie przycinki tutaj są, no ale może ze względu na Uber, właśnie. Nie wiem. W każdym razie chodzi to na pewno dużo lepiej niż chodziło na 1600X. No ale tak jak mówię, no raz, że procek dwie generacje do przodu, a druga sprawa, że RAM 400 MHz do przodu, co też robi zarąbistą robotę, nie? I trzeba to brać sobie tutaj delikatnie pod uwagę. Poza tym shadery nie są przekompi przekompilowane. Wejdźmy sobie tutaj na ten mały ryneczek. Okej, okay, tu mamy chyba... Nie, to jest ten mały rynek, nie? No i tak to nam się tutaj prezentuje. No trochę, trochę przycina. Ale dyski mi non-stop mieli, czyli nie są shadery zrobione, po prostu. Jak się shadery przeładują, to będzie elegancko nam tutaj temat yy, pracował. Dobra, no to lecimy do ostatniej gierki w takim razie. No i jestem, niestety znowu mi gdzieś pierdzieliło save, które miałem takie fajne, dale, daleko, daleko. Bawało. I znowu nie wiem gdzie Co one są, będę musiał gdzieś tego poszukać. Niestety znowu jestem tutaj w kopalni, bla, 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 już przejdziemy sobie ten kawałek. W każdym razie pracuje to poprawnie, tak? Pracuje tutaj bez problemu. Fajne jest to, de facto już będę to podsumowywał teraz, nie? Jak widać, mimo tego, że jest to obarte, ten POPOS jest oparty o stare Ubuntu, bo Ubuntu ma już chwili 2 lata ponad. Nie? Oczywiście jasne, że w tym, w tym roku w te wakacje wyjdzie POPES nowy 24.04. To już niedługo miejmy taką nadzieję. Ale mimo tego, że to jest starsza wersja, to jest ona uaktualniana non-stop. Mamy najnowsze sterowniki do NVIDIA tutaj, najnowszy Kernel 6.9, czyli łatki bezpieczeństwa, sterowniki dla Intela, dla MDK, Radeona i tak dalej, Mamy tutaj dużo rzeczy we flatpaku automatycznie zrobionych, więc jeżeli, powiedzmy, nowy użytkownik by przeżył to, że to trochę wygląda jak w macOS, nie jest to podobne do Windowsa, to myślę, żeby tu się bardzo fajnie czuł, bo naprawdę jest wielu, wielu zadowolonych użytkowników tego, tego systemu. Inna sprawa, że System 76 to jest świetny producent ze Stanów laptopów, bardzo dobrych laptopów i mają one po prostu mega, mega renomę. Są zoptymalizowane. ściszę Ale... tą, tą gadkę, bo to jest niepotrzebne no, tutaj. W każdym razie system jest bardzo fajny. Tak jak ja mówię, 8, około 8 sierpnia się powinien pojawić tutaj nam ten. E, powinno się pojawić ta alfa wersja, czyli prawdopodobnie tam, nie wiem, beta, nie wiem, wnioskuję, wrzesień, może, może wcześniej, e, pojawi nam się wersja, wersja pełna tego wszystkiego, nie? Naprawdę system jest bardzo fajny, zresztą z, popytajcie na forach, zobaczcie na forach, ogarnijcie ten temat, bo naprawdę jest ok. Jak widać, da się normalnie grać, wszystko jest elegancko jest dużo lepiej niż na Ubuntu, to jest moja opinia. Szczególnie, że stery macie najnowsze, tak, więc to, to jest bajka. I problemów praktycznie nie ma. No to, że gra czasami tam przytną, no może trzeba inną wersję Protona albo cokolwiek innego zrobić. Ja tego nie dotykam, tak, na, na teraz przynajmniej. Odpalam to tak, jak po prostu jest i widzicie to tak, jak sobie tutaj teoretycznie działa. Gorąco zapraszam, o system jest ogarnięty, spersonalizowany. Więc można sobie tutaj fajnie pograć. Słuchajcie, kończymy film. Tak mniej więcej wygląda e, takie półgranie, półogarnianie, pół opowiadanie o PPS 2204 w 2024 roku. E, myślę, że warto, ale decyzja należy do Was. Po prostu e, to wszystko powiem to w ten sposobik. Dobra, trzymajcie się ciepło. Do następnego filmu. Pozdrawiam gorąco Bartek z kanału Świat Linuxa. Dzięki za wyświetlenia, łapki i całą, całą resztę. Dobra, trzymajcie się, pocześć.